Cześć kochani, witam was serdecznie na kolejnym live z wyciskiem. Bardzo się cieszę na dzisiejsze spotkanie, bo jak wiecie, też uwielbiam rysować, uwielbiam malować. Od niedawna zaczęłam też przygodę z digital art. No powiem wam, ciężka sprawa, ale powoli idę do przodu, uczę się. To jest tak jak z rysowaniem tradycyjnym. Powoli zaczynasz, uczysz się i już później nie popełniasz tych błędów, które popełniałeś 2 tygodnie temu. Ale okej, witam was serdecznie, bardzo się cieszę, że z nami jesteście. Powiedzcie mi, czy nas dobrze słychać, czy dobrze widać, czy nas odnaleźliście w tym gąszczu internetowym. Także czekam na wasze komentarze, koniecznie mi tutaj dajcie znać, że jesteście tutaj z nami, że dołączyliście, jesteście, czekacie na wyciskanie moich gości. A moimi gośćmi są dwie Agnieszki i Marcin, cudowni artyści, którzy mają wiele też wspólnego z książkami. Ja za chwilę po kolei przejdę do każdego z tych moich cudownych gości, żeby się troszeczkę przedstawili, żeby wam troszeczkę o sobie opowiedzieli. I co? Słuchajcie, zaraz zobaczę jeszcze, czy komentarze działają. O, widać, fajnie wszystko. Dobra, Artur, fajnie, że do nas dołączyłeś. Cieszę się, że jesteś. Witam cię. Ale piękny warkocz. Widzisz, Aga, już widzisz, komplementy zbierasz. Ania też jest. Aniu, cześć, fajnie. Fajnie, że dołączyłaś. I Milena też jest. Okej. Okay. Czy wy tutaj, goście moi, widzicie te komentarze, które się na dole wyświetlają? Da się odszyfrować? Wszystko okej okay jest? Tak. Ja nie widzę. Ja widzę. O, teraz widzisz? Teraz widzę. No ja to będę, jak będą jakieś pytania po prostu od moich tutaj widzów, to będę wam wyświetlała, zawsze przeczytam, więc bez problemu. I słuchajcie, jeśli macie właśnie jakieś pytania, to jak najszybciej z tym walcie, bo ja tutaj też swoje jakieś tam na boczku sobie zanotowałam, ale raczej będzie na spontanie rozmowa, ale wiecie, że zawsze lepiej coś tam jednak na boku mieć naszkrobany. Dobra. To jedziemy. Słuchajcie, może zaczniemy od Agnieszki tutaj z góry, mojej sąsiadki. Nie, tutaj, słuchajcie, bo żeśmy z Agnieszką z dołu w ogóle gadali, że tutaj na StreamYardzie jest, słuchajcie, odbicie lustrzane i ja zawsze jak chcę z tej strony pokazać, to pokazuję z drugiej, więc okej. Okay. Dobra, Agnieszko, Agnieszka Bielicka, proszę cię, przedstaw się po prostu, powiedz troszkę o sobie, gdzie można cię zobaczyć, czym się w ogóle zajmujesz, że jesteś bardziej ilustratorką, projektujesz okładki, jak to wygląda? Proszę, oddaję ci głos. To ja może poprawię jeszcze raz. Jestem jak Agnieszka Bielicka, jak Hanka, tylko bez i. Także takie mam śmieszne nazwisko. I zajmuję się rysowaniem właściwie nawet nie pamiętam tego, kiedy się zajęłam, bo podobno jak byłam małym dzieckiem, to wszędzie były porysowane ściany. To myślę, że wielu artystów tak właśnie zaczyna. Także tak, przeszłam przez etap pracowania w agencji reklamowej, byłam art dyrektorem w pewnym momencie, po czym po prostu stwierdziłam, że w agencji reklamowej głównie przedstawiam klocki, a ja chcę rysować. W ten oto sposób zaczęłam się interesować digital paintingiem i zaczęłam właśnie malować w digitalu. Teraz rysuję właśnie głównie digitalnie, ale też zdarza mi się rysować tradycyjnie, bo jednak z tego się wywodzę, od tego zaczęłam swoją przygodę z rysunkiem, malarstwem, od właśnie takich tradycyjnych rzeczy. Może właśnie jako, że jest ten moment, to pokażę. O, od tego zaczynałam malowanie, to są moje, jedna z pierwszych klas malarskich. To jest akryl na płótnie. Tutaj jest na przykład, trudno wycerować właśnie, masz rację z tym. To jest na przykład akwarela, a teraz jeszcze pokażę wam taki wydrukowany na ścianie, który mam obraz, o. To jest taki, mam nadzieję, że widać. To jest już digital painting, który został wydrukowany i tego więcej możecie zobaczyć na moich social mediach, które będziecie mieli podlinkowane. Robię różnego rodzaju projekty, od rzeczy do RPG-ów, na przykład osoby proszą mnie o namalowanie ich postaci do książek. Tak samo robię okładki, współpracowałam z czasopismami, między innymi z Kocimi Sprawami. Znaczy no tego typu rzeczy robię. To myślę chyba dobre na wstęp, żeby też inni mogli się przyznać. Tak, dziękuję ci bardzo. Ja w ogóle też uwielbiam rysowanie tradycyjne, teraz dopiero do digital painting powoli się przymierzam, już się zaczęłam przymierzać, bo już rysuję też, ale powoli zaczynam się uczyć. Dzięki ci bardzo, fajnie, że pokazałaś nam swoje prace. Słuchajcie, social media od moich gości oczywiście wam później podlinkuję, jak będzie filmik już na YouTubie, żebyście mogli z łatwością wszystkich odnaleźć. To teraz tylko Agnieszka, może Agnieszkę może w ogóle kojarzycie też, bo ja ją bardzo kojarzę tutaj, bo niedawno była jej premiera jej książki w ogóle.
ogóle, bo Agnieszka nie tylko pisze, nie tylko rysuje i projektuje, ale także właśnie pisze książki. Także Aga, oddaję Ci teraz głos, pochwal się tutaj. Okej, okay, dobra. Cześć wszystkim. Mam na imię również Agnieszka. I może zacznę od tego, że przygodę z grafiką zaczęłam w sumie przypadkiem. Tak naprawdę moim głównym zawsze marzeniem i zajęciem było pisanie. I gdzieś wrzucając w odmęty internetu swoje pierwsze teksty, zapragnęłam mieć fajne do nich też okładki. Wiadomo, okładka też promuje historię. I zaczęłam się powoli bawić w jakimś gimpie, w jakichś różnych internetowych, na różnych internetowych stronkach. Później przyszłam na Photoshopa i tak się nadal bawiłam, gdzieś jednak siedząc wciąż w jakiejś takiej internetowej przestrzeni. Aż do momentu, w którym nie zrobiłam dla Marii Zdybskiej fotomanipulacji do jej opowiadania, do Krótszego Serca, do tej całej serii. I zobaczył tutaj wydawca, któremu się spodobało, napisał do mnie, czy nie miałabym może ochoty robić okładek dla tego wydawnictwa. Ja oczywiście byłam w ogromnym szoku, ponieważ no, jestem amatorem i kompletnie tego wszystkiego, co się nauczyłam, to się nauczyłam sama, nie mam żadnego wykształcenia, powiedzmy, w tym kierunku. Oczywiście bardzo przerażona, ale też z wielkimi nadziejami się zgodziłam i zaczęłam powoli sobie grafikować. I to jest to, co głównie tworzę, okładki do książek. Od wydawnictwa Minana, Genius Creations i Literata, czyli z całą grupą Morgana współpracuję już bodajże z 2 lata, może nawet trochę więcej. I większość tego, co robię, opiera się głównie na manipulacji, na tak naprawdę bawieniu się zdjęciem i stokiem. Natomiast jeśli chodzi o rysunek, to niestety absolutnie nie potrafię rysować. Zawsze chciałam się nauczyć, ale że tak powiem, na plastyce w szkole nie byłam najlepszym uczniem. Więc jednak to wszystko, co robię, opiera się na jakiejś znajomości Photoshopa i różnych, że tak powiem, trików, które pomagają mi w tworzeniu okładek. Oprócz współpracy z grupą Morgana od czasu do czasu uciekam też w jakieś bardziej prywatne, że tak powiem, projekty albo mam krótkie współprace z innymi wydawnictwami, między innymi Niezwykłym, z Laki. Oprócz tego zrobiłam ostatnio dla Angeli Węckiej okładkę do jej nowej książki Glow Up. No i tak, że tak powiem, powoli się to idzie i kolejne okładki się pojawiają. No oprócz tego, jak wspomniała Katarzyna, jestem również pisarką i przyszło mi dzięki temu zrobić okładkę do mojej własnej książki, co może zresztą pokażę. Tak, pochwal się. Oczywiście. Mam nadzieję, że tu trafię. O, dobra. Tak, widać teraz, super widać, no. Okładka do Wyklętych, którą przyszło mi zrobić samej, więc jednocześnie było to super wyzwanie, ponieważ no, nie musiałam chodzić do głowy autora, wiedziałam, co chcę na niej umieścić, a z drugiej strony byłam dla siebie wymagająca dość i było do tej okładki dość sporo podejść. No oprócz tego to pokażę jeszcze może jakieś inne okładki. Tutaj okładeczka do Wybrzeża Snów od Marii Zdybskiej, od której to właśnie zaczęłam, od Jeziora Snów zaczęłam, przepraszam, Jeziora Cieni zaczęłam przygodę z robieniem takich okładek, no powiedzmy, bardziej poważnie. I później było Wybrzeże Snów, w międzyczasie też właśnie wpadały różne inne, to są Czwartkowe Dzieci, dość niedawne. Malachitowe Ostrze, które również jest okładką do debiutu dziewczyny z wydawnictwa Inana. No i do na przykład jeszcze bardziej, że tak powiem, obyczajowo-romansowej pozycji. No i chyba tyle ode mnie.
Dziękuję Ci bardzo. Jeszcze przejdziemy teraz do naszego rodzynka. Jak fajnie w ogóle, że Marcin też do nas dołączył. Przejadę na szybko komentarze, zanim Cię dopuszczę do głosu. Sorry, nie normalnie, bo troszkę się tutaj pojawiło. Porządek. Nie, no jedziemy szybciutko. Tutaj głównie chodziło o to, że troszeczkę słabiej nam Agnieszkę i drugą Agnieszkę też słychać. Tutaj Artur właśnie zwrócił uwagę, że pewnie są na telefonie. Tak, to tak czasami jest, że jak daleko tak. od telefonu siedzisz, to jest głos troszeczkę ciszej niż normalnie przy mikrofonie. Tak, a jak się przybliżasz do telefonu, to z kolei twarz jest taka wielka. Wielka. Tak. Można, słuchajcie, wszystkie pryszki zobaczyć. Nie, dobra. Słuchajcie, ja tu mam później pytania do Was, ale zanim w ogóle do tych pytań przejdę w komentarzu, to prosiłabym Marcina, żeby też się przedstawił, bo kurczę, boroczek na samym końcu, nie? Marcin, dajesz teraz Ty. O, co ja mam powiedzieć? Ja się bardzo cieszę, że zostałem zaproszony do takiego przyjemnego grona. Agnieszka Zawadka, fenomenalna stylucha na tej okładce Twojej książki debiutanckiej. Debiutanckiej, dobrze mówię, tej Wyklęci. Tak, tak. Rewelacyjnie to wygląda, a z kolei Agnieszka Belicka tak. po prostu jest tak. fantastyczną kolorystką. Naprawdę, ja w kolory nie umiem kompletnie w kolory i dlatego też za te kolory się nie łapię. Większość moich prac jest czarno-białych i jakby w tej stylistyce staram się gdzieś operować. Jeżeli kolor, to w postaci szarości. Zdarzyło mi się zrobić kilka prac kolorowych, no ale... Zazwyczaj właśnie były digitale tak zwane, tak? Czyli kolor kładziony właśnie w Photoshopie. Myślę, że jakoś nie próbowałem tego naturalnego stylu, czyli akwareli czy innych postaci farby. Dobra, bo już chaotycznie trochę gadam. Ja nazywam się Marcin Medziński, na co dzień pracuję w Centrum Kultury Spotkań Europejskich w Białogardzie. Pozdrawiam wszystkich Białogardzian, które są na czacie. O, jest ktoś? Jest? Chyba jest. Moja żona i pracowników. W Centrum Kultury zajmuję się bardzo ciekawymi rzeczami, bo jestem tego na stanowisku kierownika kina i impresariatu kultury. Także zajmuję się kinem, siedzę w filmie, ale filmów nie oglądam, bo jak wiadomo, szef bez butów chodzi. Ale coś tam o kinie też coś potrafię powiedzieć. Czy film jest dobry, czy też niedobry. Na podstawie przede wszystkim ludzi, którzy przychodzą do kina. I tak, drodzy widzowie, wiemy, że przychodzicie na te filmy i wiemy, że Was spotkamy, co nas bardzo cieszy. Co oprócz tego, jeszcze organizuję też wystawy w Centrum Kultury. Wystawy artystów klasycznych. Kilka razy udało mi się zrobić wystawę pokonkursową komiksu łódzkiego, a także w 2019 gościć Annę Helenę Szymborską. Kojarzycie chyba panią Szymborską? Świetna polska ilustratorka i mistrzyni komiksu, takiego realistycznego, aczkolwiek też potrafi zaszaleć. Mieliśmy ją właśnie u nas na wystawie, bo aktualnie nadaje z biura w Centrum Kultury. No, tak, jestem mistrzem pracy, chodzę do pracy w niedzielę. Co robię? Interesuje mnie komiks już od bardzo dawna, bo z siostrą zaczynałem, siostra musiała mi czytać komiksy, głównie Baranowskiego. A potem jakoś już to poleciało i jakby siedzę w komiksie. Na przykład w ubiegłym roku, jesienią, udało mi się dzięki sfinansowaniu miasta, mojego Białogardu, zrobić to. Tak, o. To jest mój pierwszy zin, w którym znajdują się cztery krótkie historie narysowane przeze mnie. No, faktycznie trudno jest tu trafić. Musimy się troszeczkę, moglibyśmy, wiesz, po kielichu na początek może by nam było tak i celować. No, ja mam mogłam wcześniej zaproponować, no. Ale z dolewką, nie? Tak, no. W kulturze w końcu siedzę, prawda? Cztery krótkie historie. Tak jak mówiłem, udało się mi je dofinansować dzięki pani burmistrz Białogardu Emilii Bury, która przekazała środki i jest tutaj napisane, dofinansowano z budżetu miasta Białogard. Wiele osób mnie pyta, jak to jest wydawać komiks przez miasto, z dofinansowania miejskiego. Po prostu idziesz do miasta i mówisz im, że chcesz wydać komiks. Masz taką fanaberię i ochotę, wtedy oni mają pewne pulę środków właśnie na takie, tego typu wydarzenia i mogą właśnie ciebie wydać. Oczywiście nie w 100% jest to finansowane w 80%, czyli całkiem przyjemnie. Komiks został wrzucony przez Kasię Kamieniarz, której bardzo dziękuję, do Słowo Obrazu, do jej sklepiku zinowego.
gdzie zszedł, zdaje się, w całości. Ona chyba miała około 40 sztuk, także odbiór generalnie był bardzo przyjemny środowiska komiksowego. Był to mój debiut drukowany. Wcześniej, rok wcześniej udało mi się jedną z tych historii, która znajduje się w tym moim pierwszym zinie, napisaną przez Maćka Jasińskiego. Nie wiem, czy kojarzycie też tego pisarza, scenarzystę komiksowego polskiego, uznany, ugruntowaną, ma jakby renomę, co mnie bardzo cieszy. Ona została z kolei opublikowana w katalogu pokonkursowym Festiwalu Łódzkiego, co jest bardzo przyjemną nobilitacją dla mnie jako takiego małego chłopaka gdzieś tam z zachodniopomorskiego, z małej miejscowości Białogard. Ponieważ doboru prac w tym katalogu dokonało jury konkursowe, także gdzieś tam kilka punktów znalazłem. Ostatnie moje prace ukazały się w takiej bardzo fajnej książce Dziewczyna, która klaszcze, Tomka Kozioła. Tomek Kozioł to jest osoba, którą poznałem przez internet, tak jak was dzisiaj. Takie znajomości są najlepsze, słuchaj. I zaskakujące. Dla Tomka zrobiłem dwie prace Spidermana, ponieważ on chciał przygotować taki wywiad. Moi wszyscy, czy nasi wszyscy Spidermani, tak to się nazywało. I też jakby kolejne zlecenie do niego też poleciało. Bardzo przyjemna praca. Tomek ma fiksację na punkcie swojego nazwiska, także prosi wielu artystów o zrobienie jego właśnie awatara w postaci jakiejś z głową kozy. No i on wydał właśnie tą książkę debiutancką. Dziewczyna, która klaszcze, to jest horror świetny i poprosił mnie, czy nie byłbym zainteresowany zrobieniem ilustracji do tego, na co ja się oczywiście ochoczo zgodziłem i tak powstało 6 ilustracji, czarno-białych oczywiście, które można znaleźć w tej książeczce. 6, no bo miało być de facto 7, ale jakby sytuacja życiowa zmusiła mnie do tego, żeby jednak wykonać tylko i wyłącznie 6 ilustracji, jakby nie zdradzają specjalnie fabuły, ale gdzieś tam się wpisują w nią i myślę, że się, w ogóle to się świetnie czyta. O, z tej strony jest najlepiej pokazywać pracę. To się świetnie czyta, także polecam wszystkim czytającym, którzy mają tą zdolność, bo wiemy, że niewiele teraz, jak autor sprzeda 5 książek, to już jest prawie bestseller. Także życzę wam wszystkim, którzy wydajecie książki, żeby tego było jak najwięcej. Co jeszcze mogę powiedzieć? Tam za mną z tyłu wisi taka praca, nie wiem, czy ją dobrze widać. Ja może spróbuję ją podrzucić tutaj bliżej was. Jest kolorowa. Tak, jest w kolorze. Jest w kolorze. To jest taki astronauta, a za nim znajduje się dinozaur w krzakach. I to między innymi znalazło się na drukach, do czego was oczywiście ilustratorki zachęcam, na drukach Medicine. Kojarzycie tą firmę odzieżową? Coś mi się obiło uszy, ale też nie powiem, że na 100%, którą miał, ale coś kojarzy nazwę, nie wiem dlaczego. Medicine Everyday Therapy. Oni praktycznie w każdym centrum handlowym mają swój punkt i oni prowadzą coś takiego, co się nazywa bankiem grafik. Moja żona mnie zmotywowała do tego, żeby przekazać jedną grafikę, czym oni się zainteresowali, zlecili mi drugą i jedna się objawiła właśnie na koszulce, tak na całości, a druga w postaci kieszonki. To właśnie kolorowa, która zajęła mi najwięcej pracy, bo nienawidzę po prostu kolorować w internetach, w komputerach. Znalazłem się właśnie w takim małym formaciku, takiej kieszoneczki, gdzie tam można sobie, nie wiem, pieniążek włożyć. I to było bardzo przyjemne, bo to była chyba moja pierwsza publikacja przez firmę odzieżową, właściwie na razie jedyna. I to był rok 2018. Jedziecie do Kołobrzegu czasami? Kurczę, ja to na razie głównie siedzę w Niemczech, nie? Ale czasami może kiedyś się uda przejechać. Kołobrzeg, taka miejscowość, to ludzie z Poznania zazwyczaj jadą. Tak. I po drodze właśnie mijają i Białogard, i Karlino. I w Karlinie teraz mam swoją wystawę, do której serdecznie odwiedzenia zapraszam was. Zapraszam. Dobra, kurczę, bo słuchajcie, 20 minut minęło, a myśmy się dopiero przedstawili. To jest po prostu genialne, nie? Dzisiaj jest live super. Marcin, chciałaś jeszcze coś powiedzieć? Jeśli tak, to dawaj jeszcze szybko i przejdę do pytań, bo tu się nam troszkę pytań pojawiło w komentarzach. Znaczy, oddaję głos do studia.
To jedziemy, słuchajcie, dobra, to jedziemy teraz z pytaniami, bo nie wyświetlam wszystkich pytań waszych, bo głównie tutaj one się powtarzają. Było kilka pytań o skład okładki. Ja też takie pytanie mam podobne zanotowane, to może zwrócę się teraz do Agnieszki tej z dołu, bo wiem, że ona okładki robi. Aga, powiedz mi proszę, czy jak projektujesz właśnie daną okładkę, to zaczynasz od składu, od tego całego obliczenia, od wysokości tutaj i tak, tak, te spady i tak dalej, czy zaczynasz rysować, czy w ogóle robisz skład, bo może o to też jest ważne, czy ty robisz też skład, czy ty się też zajmujesz składem? Chyba ci się wyłączył. O, dobra. Oczywiście wyłączyłam mikrofon i mówiłam. Tak. To jest tak, że zaczynając projektować okładkę, już oczywiście biorę pod uwagę to, że będą spady. Muszę też brać to pod uwagę projektując, zwłaszcza jeżeli gdzieś tam na krawędziach czy bliżej krawędzi mają się pojawić jakieś elementy. Więc tak, no oczywiście biorę to pod uwagę, jest to od początku w projekcie. Przy czym ja zazwyczaj robię tak, że projektuję tylko sam front na samym początku, ponieważ często tworzę front zanim na przykład właśnie dokona się skład i wiadomo na przykład jaka jest grubość grzbietu, czyli tą, zanim poznam tę szerokość właściwą. I jakoś mi się tak lepiej projektuje, gdy na początku powstaje sam front w odpowiednich wymiarach oczywiście i gdy przychodzi informacja o na przykład szerokości grzbietu, to wtedy dorabiam całą resztę. Okej, dziękuję ci bardzo za tę odpowiedź, bo kilka właśnie takich pytań było o ten skład. Marcin, sorry, że cię tak wyłączam tutaj głosowo, pewnie zauważyłeś, że ci głos tam ściszam, ale to tak zazwyczaj też jak coś tam szumy jakieś z tyłu słychać, to zwykle wyciszam, ale ja cię później od razu będę, wiesz, włączać, nie? Więc to tam spoko, żebyś się nie martwił, że cię tam wezmę i głos ci odbieram, nie? Nie no, spoko. Czy chcecie coś dodać do tego składu tutaj okładkowego? Czy mogę kolejnym pytaniem jechać teraz w kogoś innego wycisnąć? Dobra, to ja może przejdę od razu do Marcina, jak tam tak grzecznie siedzi, fajnie. Słuchaj, jak w ogóle można zostać grafikiem? Trzeba jakoś specjalnie się, nie wiem, uczyć, trzeba jakieś studia skończyć, gdzieś jakieś szkolenia robić, czy wystarczy być samoukiem i bach, jesteś grafikiem po prostu? Znaczy, ja akurat odbyłem pewną drogę edukacji artystycznej, bo jestem absolwentem Politechniki Koszalińskiej na Wydziale z Rolnictwa Przemysłowego, gdzie z rysunku dała mi wycisk pani doktor Elżbieta Kalinowska, mistrzyni rysunku, absolwentka Krakowskiej Akademii. Próbowałem się dostać do kilku szkół, jakby, bo ja tak wykształcenie średnie mam techniczne, jestem technikiem nawigatorem po Szkole Morskiej w Kołobrzegu. Nie żałuję tego, że poszedłem do Szkoły Morskiej Technicznej, ponieważ no, mogłem pójść do liceum, tak, na jakiś profil ogólny. Dzięki temu na przykład mogę powiedzieć, że odbyłem dwa razy po miesiącu rejs Darem Młodzieży. Myślę, że niewiele osób może to powiedzieć o sobie, co akurat dzięki tej szkole miałem okazję zrobić. Potem gdzieś w koło trzeciej, czwartej klasy szkoły średniej zorientowałem się, że chyba pływać nie będę. I zacząłem właśnie cisnąć się o ten mój rysunek. Gdzieś chciałem się dostać właśnie, czy do Akademii we Wrocławiu, czy do Akademii w Poznaniu, czy też próbowałem się dostać do Torunia. No ale w sumie tam mnie nie chcieli. Dostałem się na Politechnikę Koszalińską, której nie żałuję, polecam Wydział Wzornictwa, ponieważ jest na o wiele wyższym poziomie aktualnie technicznym. Powiem tak, bo są i drukarki 3D i dostęp jest do technologii, można się bardzo wiele dowiedzieć i na temat materiałów, z których tworzy się produkt. No i tam właśnie był ten rysunek, tak? Chyba każdy dobrze wie, że chyba najlepszą szkołą rysunku jest własna praktyka i jeżeli się nie ćwiczy, to się tego nie robi. Ilustracja myślę, że jest nawet łatwiejsza chyba do zrobienia niż komiks, z tego względu, że jakby w komiksach no jest ta narracja obrazkowa, czyli występuje pewna sekwencja obrazów, one muszą być na tyle czytelne, żeby były poprawnie odbierane przez czytelnika,
a jednocześnie dobrze i jakby treściwie opowiadały tą historię. Poza tym, no, jak mamy bohatera, to trzeba go powtarzać na każdym kadrze i żeby był podobny. Ale jakby tutaj rysunku chyba tak naprawdę każdy się uczy sam, tak? Nieważne jakiego nauczyciela by się miało, jeżeli się i tak nie siedzi z tym w domu gdzieś wieczorami, nocami, bo wielokrotnie było tak, że wstawałem jednego dnia o 7, a kładłem się spać o 20 następnego dnia, ponieważ miałem nockę zarwaną. Bo gdzieś się coś robiło, wiadomo, panika ostatniej chwili na zaliczenia na studiach jest najlepszym motywatorem. Nie, no chyba trzeba pracować jednak. Mimo wszystko trzeba samemu pracować. Dzięki ci bardzo. Ja w ogóle też jestem tego zdania, że słuchajcie, rysunku można się nauczyć. Tak samo digital painting, wszystkiego można się nauczyć. Jeśli ktoś chce, a widzi, no nie wychodzi mi to, no to słuchajcie, uczycie się tak długo, aż ci wyjdzie. Przynajmniej takie jest moje zdanie, że to nie jest taki urodziłem się z talentem i po prostu jestem Picasso, tylko ciężka praca. Siedzisz nad tym, słuchaj, i godzinę, przynajmniej godzinę codziennie rysujesz i rysujesz i rysujesz, no i później już słuchajcie, z placusia wyjdzie ci realistyczna, fajna postać. Więc takie jest przynajmniej moje tutaj zdanie na ten temat. Tak, to jest kwestia i tego. Myślę, że każdy może zostać właśnie ilustratorem, rysownikiem, czy każdy może tworzyć okładki, tylko po prostu musi się tego nauczyć i powoli przejść do przodu. Wiadomo, technika czyni mistrza, nie? Nauka czyni mistrza. O. Znaczy, ktoś podobno powiedział, że żeby być mistrzem w jakiejś dziedzinie, to trzeba przepracować około 10 tysięcy godzin. Mhm. I tak. W każdej dziedzinie można stać się po prostu mistrzem. Nie wiem, kto to powiedział. Pewnie Lem. Dobra, dzięki. Ja teraz przejdę w ogóle do Agnieszki z góry, bo na chwilę tak milczała. Dobra, Agnieszka, chcesz coś jeszcze powiedzieć? To teraz proszę. Tak, właśnie chciałam powiedzieć, bo tak jak mówiłeś o swoich studiach, ja jestem po polonistyce, dlatego że też powoli piszę książkę i dlatego ją zrobiłam. I tam się na przykład historii sztuki dużo uczyłam, ale jestem też po psychologii, gdzie studiowałam psychologię twórczości. I 10 tysięcy godzin to nie jest to, że ktoś to powiedział. To jest fakt naukowy, to jest badane. Psychologia twórczości właśnie mówi to, co Kasiu właśnie powiedziałaś, że nie ma czegoś takiego jak talent. To najwyżej można mieć taką smykałkę, że coś jakoś się udaje, ale tych 10 tysięcy godzin nie możemy ominąć, bo to jest poznawanie techniki, uczenie się, naprawdę tam jest tego dużo. Także to jest fakt naukowy, to tylko chciałam dodać od siebie. Dzięki bardzo. Chyba, to ja mam w ogóle jeszcze coś przy głosie. Do tego Tomka. Proszę, Marcina. Nie, spoko, ja w ogóle kolejne teraz pytanie w ogóle zadam, bo musimy z tym lecieć, bo kurczę, słuchajcie, już pół godziny my gadamy, ale u mnie to tak zawsze jest, czas leci, kurczę, a my tutaj na dwa pytania odpowiemy i koniec, bachnie, więc to tak zwykle wygląda, ale okej, słuchaj, ale czy ty przed podjęciem się jakiegoś, zlecenia, jakiegoś projektu, chcesz daną książkę przeczytać, chcesz poznać historię, czy a palicho, bierzesz po prostu taki jak jest? Czy to jest pytanie do mnie? Tak. Kasiu, to ja mam odpowiadać teraz? Dobrze. Tak. Moim zdaniem to jest bardzo ważne. Moim zdaniem to jest bardzo ważne. Teraz na przykład pracuję nad takim mega fajnym projektem Marty Kirin i poznanie tego świata, dlatego że to jest świat science fiction, cyberpunk. Poznanie tego świata to jest podstawa do tego, żeby w ogóle móc wyrazić wizję autora. Jeśli tego nie widzisz, jeśli tego nie przeczytasz, to po prostu nie masz jak tego zobrazować. I to jest i czytanie opisów, i dużo rozmów z autorem, jak on sobie to wyobraża, analizowanie tego wszystkiego, ale przeczytanie tego, co masz zobrazować, to jest podstawa. Bez tego w ogóle nie ma możliwości ruszenia do przodu, według mnie. Musisz niejako wejść w głowę autora. Czyli zanim w ogóle zaczynasz rysowanie czegokolwiek, to najpierw poznajesz ten świat, poznajesz punkt widzenia autora, zatapiasz się w tym wszystkim, a później dopiero zaczynasz zlecenie, swoją okładkę, tak? Tak. My zanim zaczęłyśmy w ogóle, na przykład, no już powiem o tym projekcie, bo jest to teraz bardzo bliskie mojemu sercu. Właściwie to teraz jedną nogą jestem w tym świecie, także dlatego o tym opowiadam. Zresztą bardzo... Powiem to może w taki sposób kolokwialny, jara mnie ten projekt, dlatego na nim może się skupię. Zanim my w ogóle zaczęłyśmy jakiekolwiek prace, przegadałyśmy mnóstwo godzin na temat samego świata, ona mi pokazywała mnóstwo referencji, ja czytałam opowiadanie, potem zaczęłam czytać książkę, jestem w trakcie aktualnie, więc też po prostu
uważam, że nie da się w ogóle tego robić. Trzeba poznać wizję autora, bo autentycznie robienie ilustracji, koncept artu czy okładki dla danego twórcy jest trochę tak, jakbym ja użyczała tej ręki, mojej rysującej ręki, komuś. Po prostu odcinam sobie na chwilę rękę i ją oddaję komuś, odcinam sobie ten kawałek kreatywny mózgu i daję komuś. Ja to trochę tak traktuję pracę na zlecenie, że to jest oddaję mojego skilla komuś, czyli ja muszę wejść w ten świat, muszę się w nim zatopić, muszę w nim pływać jak ryba. Inaczej nie da rady według mnie. Ja się w ogóle z tobą oczywiście zgadzam. Nie wiem, jak wy tam na dole, Agnieszko i Marcinie, myślę, że też jesteście podobnego tutaj zdania, że raczej trzeba znać projekt autora, żeby później urzeczywistnić jego wizję. Ale okej, okay, może przejdę do następnego pytania, bo nie zdążymy. Mam tutaj fajne pytanie od Eli. Co myślicie o trendzie tworzenia okładek romansowych z gołymi klatami? Jezu, ja to kocham, po prostu nie masakra. Uciekacie, jak to widzicie? Może teraz właśnie pytanie do Agnieszki tutaj, naszej dolnej, kurczę, ja będę, Śląsk Górny, Śląsk Dolny. Dobra, Agnieszka Dolna, proszę cię bardzo. Jezus, ja teraz usunęłam tutaj, dobra, działa, działa. Dobra, nie, działa, to mój błąd, źle to przycisnęłam. To ja tam przekręcam mnie, przepraszam cię. Nie, dobrze jest, słuchaj, Agnieszka, dobra, Agnieszka, dajesz, oddaję ci teraz głos. Jak ty to widzisz z tymi okładkami? Z tymi gołymi klatami, rażącymi po prostu na każdym stopie, jak ja przekręcam, wiesz, scrolluję sobie na Facebooku, goła klata, goła klata, goła klata. To tak wygląda rzeczywiście. No cóż, no ja nie jestem wielką fanką, ale no jest taki trend i no nie wiem, czy kiedyś się go pniemy, że tak powiem. No już tak mówi, wiem, że się sprzedają. Coś nam się tutaj chyba na łączu zepsuło, nie wiem dlaczego. Więc no myślę, że to jest okej. Okay. No właśnie, proszę, kontynuuj, bo coś tam przedtem mignęło na obrazie, ale chyba już działa. Strasznie rozjechane. Właśnie nie wiem czemu, ale mam teraz strasznie rozjechany dźwięk z obrazem. Dobra, teraz słyszycie mnie dobrze? Tak, teraz słychać dobrze, chyba już się troszkę poprawiło. Albo i nie. Okay. Kurczę, nie na ja dzisiaj oczy. Odpowiem na to pytanie i spróbuję się... Kurczę, nie wiem, co jest grane, słuchajcie. Przyłączyć laptopa, jeżeli się da, bo... przyłączę się na laptopa. Dobra, wiesz co? Spróbuję wyjść z laptopa, bo nie wiem czemu, ale tablet mi nawala bardzo, okej? Okay? Może spróbuj, ten sam link, pewnie jak wejdziesz, to później wejdziesz na ten sam link, a ja w ogóle oddam teraz głos Marcinowi. Marcin, możesz pogadać o gołych klatach. Co, gołe klaty? Lubisz, nie lubisz, nie wiem. Znaczy, no, trochę ten, znaczy, no tak, bo gołe klaty generalnie mają sprzedać książkę z romansem, które są skierowane do kobiet, zazwyczaj... To jest dopuszczalna golizna, jeżeli chodzi o pojawienie się sutków na materiałach publikowanych gdziekolwiek. Wobec czego najwyraźniej, jak są sutki męskie gdzieś na książce i ta książka jest skierowana właśnie do kobiety, to chyba ta goła klata musi tam być i trafić. Nie miałem okazji robić okładki z gołą klatą deską do romansiwa, ale miałem okazję robić mocno erotyczną historię. Też ciekawe. Taką... Dobra, no, Agnieszka fest. Już też z nami jest tutaj. I goła klata nie była tam problemem. Słuchajcie, nie, no weźmiemy, później wszystko podlinkujemy, będziecie mogli sobie troszeczkę pooglądać pracę naszych gości. Ja też już wcześniej też zerkałam, w ogóle naprawdę też jestem zachwycona, nie? Całą tutaj trójką. Ale okej, okay. Chcesz sobie też pogadać o gołych klatach, Agnieszko, z góry? Ja ogólnie tak, bardzo dajesz? Lubię gołe klaty. Nie, to znaczy, jeśli mam być szczera, jestem wielką fanką Marvela i bardzo się cieszę, że w każdym filmie Marvela choć na chwilę jest zdjęta koszulka. Uważam, że to jest pełne równouprawnienia. Także ja jestem na tak, ale tak, rzeczywiście te okładki są wszystkie takie dosyć monotematyczne. Widać, jest takie wymaganie tej branży. Trudno mi powiedzieć, bo nigdy nie projektowałam okładki akurat żadnego Harlekina.
Okej. Dzięki. Ja tutaj zerknę w ogóle do moich tegorii. Jak wygląda współpraca z autorem bądź wydawnictwem? Bo nie wiem, czy współpracujecie bezpośrednio też z autorami. Wiem, że Agnieszka tam z góry współpracuje też bezpośrednio z autorką, bo to też jest self-publisherka właśnie. Ale jak wygląda może tak, najpierw z wydawnictwem. Jak wygląda współpraca z wydawnictwem? I to może właśnie nasza Agnieszka z dołu odpowie, bo wiem, że ona współpracuje też z wydawcami także, a później może Marcina jeszcze dopuścimy do głosu. Może, jak to zabrzmiało, może w litości jeszcze cię tam popuszczę. Dobra, Aga, teraz ty może dajesz, ja cię tutaj, dobra, no. No, to jak wygląda współpraca z wydawnictwem? Jeżeli chodzi o tą grupę Morganę, w której pracuję najdłużej i, że tak powiem, trochę na stałe już, to wygląda po prostu tak, że mamy kolejne projekty, pojawiają się kolejne opowiadania i pojawia się zawsze coś takiego jak autorski pomysł na okładkę, autor przedstawia jakąś swoją wizję. Ale kwestia jest taka, że no nie zawsze ta wizja autora jakby pojawi się ostatecznie na okładce. Jednak wydawcy też czasami zależy na tym, no czasami po prostu wydawcy zależy na tym, żeby książka się prezentowała na tyle dobrze, żeby po nią czytelnik z chęcią czytał. Myślę, że właśnie pod tym względem to czasami przypomina bardziej tworzenie grafiki na jakiś produkt, który ma zachęcać, a nie oddawanie jakiejś wizji autora albo, nie wiem, umieszczanie kawałka fabuły nawet. Ogólnie mam takie wrażenie, że okładki obecnie raczej mają sprzedawać książki niż fabułę, więc... No powiem tak, no jest wizja autora i ja zawsze się staram brać ją pod uwagę, bo wiadomo, nawet jakieś drobne elementy z tego umieszczać jakby uszanować to. Natomiast nie zawsze jest to kropka w kropkę. Czasami odchodzimy od pomysłu trochę autora i idziemy właśnie w jakąś, na przykład jak autor zaproponował postać, to idziemy bardziej może w symbolikę, bo to się teraz lepiej sprzedaje. I po prostu dostaje jakieś tam coś od autora, wydawca dodaje, jeżeli ma jakieś uwagi od siebie, ja projektuję coś, pokazuję wydawcy i ludziom z wydawnictwa, komentujemy, ja poprawiam, dopóki projekt nie osiągnie, że tak powiem, kształtu ostatecznego, no i wtedy współpraca nad daną okładką jest zakończona, można iść do następnej. Okej, dziękuję Ci bardzo za odpowiedź. Marcin, to może Ty nam opowiesz o tym, jak w ogóle się dostać do tego wydawnictwa, bo Ty teraz też robiłaś właśnie ilustrację, tak jak mówiłaś, do Tomka, książki. Jak w ogóle się dostać do czegoś takiego? Pisze się jakieś specjalne, nie wiem, CV wysyłasz czy coś? Jak to wygląda? A to chyba Agnieszka Zawadka powinna powiedzieć, jak się dostać do wydawnictwa. Nie współpracujesz? Na stałe? Nie, to jest na zasadzie taki, że Tomek sobie zapragnął mieć ilustrację, zgłosił mnie do Uroborosa, tak zagadał specjalnie z panią redaktor, na co redaktorka powiedziała, że o tak, bo ilustracje mogą jakby przyspieszyć trochę proces i rozszerzyć proces jakby reklamy, także w związku z tym gdzieś na Facebooku Uroborosa pojawiło się chyba 3-4 grafiki, które miały zapowiadać tą książkę. Moje i tak czekam teraz, żeby Uroboros się odezwał do mnie. Czyli to była jednak inicjatywa tutaj z twojej strony autora? Autora, tak. No autor bardzo mnie lubi, ja Tomka też bardzo lubię. Super. A to może dobra, to może skierujemy jeszcze to pytanie właśnie do Agnieszki, bo jakby ktoś chciał właśnie się dowiedzieć, jak to wygląda. Jak w ogóle można się dostać do tego wydawcy? Jakbyś chciała zacząć współpracę? No ja już opowiedziałam, że u mnie to była kwestia w przypadku zrządzenia losu farta, że ten pierwszy wydawca tak naprawdę sam się do mnie zgłosił i wyciągnął rękę i tak dzięki temu zaczęłam się w ogóle też uczyć już może nie samego projektowania, ale tych wszystkich bardziej technicznych rzeczy, że tak powiem. Ale jeśli chodzi o jakieś inne wydawnictwa czy innych autorów, to tak chyba podobnie jak w przypadku Marcina, często jest to z polecenia autora jakiegoś, któremu na przykład no nie podoba się szata graficzna danego wydawnictwa i pyta się wydawcy, czy może jakiegoś swojego grafika
przynieść, że tak powiem, na chwilę ze sobą. No i czasami te wydawnictwa się na to zgadzają, a oprócz tego są też ludzie, którzy samemu publikują, no i czasami też oprócz tego, że wydają własnym sumptem, to też jednocześnie w jakimś wydawnictwie coś puszczają, więc no w taki sposób jakby przy znajomości, że tak powiem. No oprócz tego teraz też podjęłam współpracę z jednym wydawnictwem, to po prostu gdzieś się na Facebooku dowiedziałam, że szukają grafika, napisałam maila, pokazałam swoje prace i też ta współpraca została nawiązana i to chyba tyle. Dzięki bardzo. To może Aga z góry opowiedz troszeczkę, jak wygląda współpraca z self-publisherem, chociaż troszkę już powiedziałaś, że właśnie gadacie o projekcie i tak dalej, ale wyglądało to w ten sposób, że do ciebie autorka napisała i wtedy zaczęliście o tym gadać, tak? W ten sposób, nie że ty tam coś szukałaś jakieś czy coś. Właściwie to też podobnie to jak Agnieszka powiedziała, to było zrządzenie losu trochę. My się poznałyśmy z Martą Kirin na grupie pisarskiej, a potem zobaczyłam jej ogłoszenie na Facebooku, że poszukuję autora do okładki i się odezwałam. Spodobało mi się moje portfolio, szczególnie taka praca w klimacie tej okładki, której ona poszukuje, więc po prostu kliknęło. I tak, no właściwie to praca między nami wygląda dosyć podobnie jak po prostu praca w firmie. My się po prostu spotykamy, mamy kole, na których dyskutujemy kolejne etapy pracy. I też no właśnie musiałam się zapoznać ze wszystkimi materiałami. Cały czas na bieżąco się zapoznaję, dlatego że tych materiałów ciągle rośnie, dlatego że autorka cały czas coś tworzy. No i tak, właściwie nie różni się to tak bardzo od pracy takiej jak na przykład przy projekcie w agencji reklamowej czy czymś takim. Okej, ja mam przecież tutaj pytanie jeszcze jedno od Eli, bo też myślę dosyć ciekawe. Jaki macie proces twórczy? Najpierw rysujecie, malujecie ręcznie, a potem obrabiacie w komputerze? Jeśli tak, to na jakich programach? Czy też od razu zaczynacie pracę w komputerze? To może niech teraz Tomek odpowie, bo to po kolei pojedziemy tutaj. Idę po Tomka. Jezus, nie naprawdę. Ja tak się zawsze zastanawiam, kurczę, nie, no nie wiem, czy mi tutaj ktoś dolewa coś do tej wody, nie? Kozioł. Tak, mnie się pomyliło, tak, to jest powód, to jest wina Tomka. Tomek, pozdrowienie. Tomek, co najmniej 4 kopie będą teraz kupione, kolejne. Znaczy, ja staram się... Znaczy, w mojej pracy to wygląda w ten sposób, że zazwyczaj moje prace są robione fizycznie, tak, czyli gdzieś jest ten rysunek, potem jest tusz kładziony, na przykład przy tej pracy. I potem gdzieś ona jest skanowana, tak, w jakimś takim skanerze wielkoformatowym i gdzieś tam przy niej pracuję, czasami gdzieś kolor nakładam, coś wyczyszczę, zazwyczaj jakby nie zmieniam charakteru pracy, nie zmieniam jej jakby, no całość kompozycji zachowuję generalnie, tak, nie przesuwam postaci, nie bawię się w coś takiego, także, bo ja nie lubię komputerów. Komputer dla mnie i Photoshop służy tylko do zeskanowania i przekształcenia tego w czernie, bo jakby de facto plansza komiksowa na przykład ma trafić jakby nie na wystawę galeryjną, żeby była czyściutka, piękna i ładna, tylko ma trafić do druku, tak, ona tam ma być czysta, piękna i ładna, na tyle, na ile autor właśnie sobie tego życzy. Super, dzięki ci bardzo. To ja może jeszcze też tutaj Agnieszkę zapytam, bo wiem, że Agnieszka z dołu, u ciebie to inaczej troszeczkę wygląda, bo tak jak mówiłaś, ty się zajmujesz bardziej tą fotowizualizacją, tak? Dobrze to powiedziałam, bo może coś tam źle chlapnęłam. Także ja cię tutaj, okej, okay. Nie, bo ja cię teraz wyłączyłam. Dobre, weź sama sobie odłącz i jedziesz. Fotomanipulacja, to się nazywa fotomanipulacja, no i to polega po prostu... No ja nie tworzę tego w żaden sposób fizycznie, jak mówiłam, jestem beznadziejna w rysowaniu i tylko jakieś drobne elementy tam mogę dorysowywać, natomiast narysowanie na przykład postaci od samego początku to jest dla mnie wow i zawsze podziwiam ludzi, którzy potrafią rysować. No i u mnie to polega na tym, że po prostu szukam odpowiednich zdjęć, stoków w internecie.
wycinam je, przyklejam i tak dalej. I to się komponuje, że tak powiem, taki kolaż powstaje z tego wszystkiego. I zazwyczaj większość tego powstaje w Photoshopie. I później to już jest praca w InDesignie, to jest jakaś kwestia do robienia na przykład napisów, jeżeli jakieś na okładce są wymagane. I tak wygląda to u mnie. To może teraz w ogóle pytanie do Agnieszki z góry. Jest jakiś projekt, którego byś się nie podjęła? Jakiś taki, nie wiem, coś, co byś powiedziała, nie dzięki, od tego to ja da z daleka. Myślę, że coś niezgodnego ze mną, w sensie takiego jakiegoś, coś, czego bym nie pochwalała, coś, co by, nie wiem, na przykład na okładce by był pokazany pedofil. No to, no chyba, żeby to było przeciw pedofilii, to tak, ale no to jest rzecz, której absolutnie nie pochwalam. Także jakby coś gryzło się z moim wnętrzem i miałoby na przykład promować pedofilię, nie, mowy nie ma. Żadne pieniądze myślę, po prostu za... Myślę, że się nie zdarzyło coś takiego, ale... No ale załóżmy. W sensie chodzi mi o to, że tak coś wiem, promującego... Coś, co nie byłoby zgodne z twoimi przekonaniami, to wtedy już by coś tutaj nie poszło w to. Tak, po prostu bym odmówiła, dlatego że nie chcę supportować rzeczy, których... No nie popieram po prostu. I tutaj żadne pieniądze się nie liczą. A w ogóle jeśli jest na to jeszcze chwilkę, chętnie bym powiedziała, bo też mam wrażenie, że każdy z nas zupełnie inaczej tworzy okładki. I do poprzedniego pytania, czy mogę się na sekundę dosłownie tak, nie wiem, minutkę odwołać? Jest na to moment? Jasne. Bo myślę, że to może być ciekawe. Bo ja na przykład różnie tworzę, w sensie przede wszystkim bardzo dużo referencji, to co mówiłam na początku w tej współpracy z autorem, czyli dużo oglądania rzeczy najpierw, żeby tej wyobraźni zaimplementować takie ziarenko tego, jak chcesz, żeby wyglądała ta wizja, a potem szkic. Bardzo dużo szkicuję, bardzo często są to ileś różnych szkiców, chyba że szkiców? Polski język, trudny język. Polski język jest okropny, daj sobie spokój. Tak czy inaczej właśnie też zależy od tego, czy na przykład osoba, z którą współpracuję, już ma jakąś wizję tego, co chce zobaczyć. Jeśli nie, to bardzo często przedstawiam ileś szkiców tego, co chcemy robić dalej. I tak, i często są to szkice tradycyjne, ale są też to szkice w digitalu, także tak, a potem idziemy na przykład w szarość i pokazujemy światło, jakieś walory, a potem nakładamy kolor albo od razu idziemy w kolor. Także tak u mnie wygląda ta współpraca. Myślę, że to też jest ciekawe, dlatego chciałam dodać, bo po prostu każdy z nas tworzy inaczej. Tak, ja specjalnie właśnie dobrałam was w ten sposób, że każdy inaczej tworzy, każdy ma zupełnie inne prace, dlatego to tak właśnie szukałam takich osób, żeby troszeczkę było urozmaicenie, a nie, że wszyscy robią tak samo, więc dlatego to tak wygląda. Ale okej, słuchajcie, widzowie moi kochani, jeśli macie jakieś pytania, to tutaj mi teraz pytaniami zarzucajcie, bo już jest 48 minut nam minęło, a myśmy dopiero zaczęli. Ale okej, trzeba też moją śląską zabawę za chwilę zrobić, więc dawajcie pytaniami, dawajcie, bo jeszcze mamy 5 minutek, a później moich tutaj gości troszkę podszkolę w języku śląskim. A co, chyba że któryś jest ze Śląska? Jesteście ze Śląska? Nie bardzo. No to widzicie, no to czyli trzeba was podszkolić, no. Dobra. Ela, jeszcze jedno pytanie tutaj ma. A jakiego programu używacie do obróbki? Kto chce odpowiedzieć, ręka w góry? Albo po kolei może. Dobra, to pojedziecie po kolei. Agnieszka, z góry dajesz, jak już jesteś tutaj przy głosie. No to ogólnie, jeśli idzie o grafikę digital painting, polecam Photoshop, a z tańszych rzeczy na przykład Procreate. Jest i na iPada, i na urządzenia mobilne, i też na komputer. Bardzo fajna rzecz i wcale niedroga, bo Photoshop to niestety trochę kosztuje. Ale jeśli chce się być profesjonalistą, no to pakiet Adobe jak najbardziej. A teraz też bardzo dużo ludzi, i też zaczynam w to iść, używa także na początku programów do 3D. Także to tak wygląda, jeśli idzie o programy. Tych programów jest teraz zatrzęsienie, więc też trzeba szukać czegoś dla siebie, zależnie od tego, jak się chce rysować i co się chce rysować, bo do komiksów też jest co innego i myślę, że tutaj Marcin odpowie lepiej niż ja. Ja w ogóle jeszcze od siebie też dodam, bo też zaczynam powoli w digital iść i słuchajcie, Photoshop jest fajny, wszystko fajnie gra, ale to jest taka zawrotna cena, że po prostu mózg staje dęba. Ja bym mogła od siebie polecić też program Krite, który jest darmowy i naprawdę jest bardzo prosty w obsłudze i o dziwo bardzo przyjemny dla początkujących.
Paint, Clip Studio Paint, czy coś takiego. Dosyć tani program, bo nie jest aż taki drogi. Jest genialny, jeśli chodzi o mangę. Jeśli chcecie właśnie mangę, komiksy pójść, bardzo pomocny, bardzo szybki w obsłudze i łatwo się go nauczyć. To takie ode mnie były typy, a ja może teraz Marcina w ogóle dopuszczę do głosu. Marcin, jakie ty programy mógłbyś polecić od siebie? Znaczy, mój ulubionym programem jest moja prawa ręka i lewa ręka. To są moje ulubione programy do nakładania tekstur. Używam tego palca, albo tego, albo tego, albo tego, albo tego. O. Czasami też drugie ręki używam do nakładania tych tekstur, do rozmazywania. Ja pracuję głównie klasycznie, piórko, pędzelek i ten tusz rozpuszczam. Tak jak wspomniałem wcześniej, dla mnie program komputerowy służy tylko do zeskanowania i do wyciągnięcia odpowiednich walorów, tak, na tej pracy. Jeżeli ona właśnie ma tą lawowaną techniką, jest już tam stosowana, tak. Efekty specjalne na przykład na tej pracy, te wszystkie błyski i tak dalej, to są użyte dzięki fluidowi maskującemu. Bardzo fajna sprawa, którą od niedawna właściwie odkrywam. I tak w digitalu to, przynajmniej jakby w pracy sklejam plakaty, tak, gdzieś tam czy Corel, czy właśnie Adobe, czy tam jakiś program z postaci Adobe w robocie, jak mamy wykupiony pakiet tego oprogramowania, także po cichutku sobie z tego skorzystam i tyle. Dzięki ci bardzo, to może Agnieszka nam jeszcze odpowie, bo u ciebie to jednak program to taki must have, musi być jakiś dobry program. No tak, i u mnie to jest po prostu Photoshop. Jakby nie potrafiłam znaleźć zamiennika, którym czułabym się tak pewnie. Jakiś czas temu, już nie pamiętam nazwy, więc nie powiem, ale jakiś czas temu patrzyłam, że pojawiają się naprawdę na rynku bardzo fajne cenowo zamienniki do Photoshopa i myślę, że jeżeli ktoś chce albo zacząć swoją przygodę z taką grafiką, albo po prostu bardziej patrzeć na to i robić to hobbystycznie, no to na pewno takie alternatywne programy będą super. Natomiast dla mnie, ja już jestem po prostu od tak naprawdę chyba 4 czy 5 lat pracuję w Photoshopie i nie potrafię się nigdzie przerzucić. Oprócz tego, jak mówiłam, jest InDesign, to InDesign się bardzo... Przepraszam, bo mi słuchawka wypadła. Ale możesz dalej, kontynuuj dalej, ale ja muszę teraz na poszukiwanie sposób, jak krecik w dół idę, także powodzenia, za nas przyjdę. No jest InDesign i od czasu do czasu Lightroom, ale ten pakiet Adobe jednak króluje. Dobra, tego live'a zapamiętacie do końca życia, nie? To tylko Kasia potrafi tak zrobić. Za wielkie uszy mam! Dobra, ja już jestem cicho. Ja tu mam jeszcze jedno pytanie. Biedny Marcin też już płacze ze śmiechu. Ja po prostu taka jestem, sobie fight clapa, jakich mało. No dobra, ja od Karoliny pytanie wam jeszcze przeczytam. Jakie są trudności przełożenia technik analogowych na druk? Jakie są najpopularniejsze najpopularniejsze, to już przeczytam, najpowszechniejsze ograniczenia techniczne druku, o których należy pamiętać przy tworzeniu ilustracji. To może właśnie jest dobre pytanie dla Marcina tutaj. Ograniczenia druku, wszystko można przebić z tymi ograniczeniami druku w postaci programów graficznych, które przygotują tobie odpowiednio tą twoją pracę, tak? Czy ona jest skanowana w TIFFach, czy w RGBach. Szyszkowano to właśnie pokazania tego w internecie, w RGB-u, czy w tmyku, na druku gdzieś na słupie. Jakby tutaj, jeżeli chodzi o publikację w książce Tomka Kozioła, nie miałem problemu żadnego, ponieważ jakby jest to druk offsetowy. Druk offsetowy się rządzi własnym prawem. Ta grafika nie jest prezentowana tam jak w albumie ze sztuką, załóżmy, tak, czy z jakąś fotografią. Ona jest w offsecie i jak zauważyłem, bo przeglądałem kilka książek, w każdej książce wygląda nieco inaczej, co mnie wcale nie boli, także może wyglądać całkiem inaczej. Dla mnie w mojej pracy też jest bardzo ważny jest przypadek. Wielokrotnie coś się dzieje przypadkiem, czy w trakcie procesu twórczego wpadam na jakiś pomysł, który się dzieje właśnie przypadkiem, czy jest to właśnie jakieś chlapanie, czy to jest rozmazywanie.
i cieszą mnie takie, tego typu efekty, a w książce to wygląda właśnie tak, że w tej offsetówce Tomka Kozła, na offsecie w każdej książce wygląda to inaczej. Jeżeli ktoś jest zainteresowany tym, jak wygląda oryginalna praca, ja zapraszam do Karlina, do Muzeum Ziemi Karlińskich, gdzie część z tych grafik jest prezentowana na tej wystawie właśnie w Karlinie. Są to prace formatu A3, wszystko jest w tuszu, jest brudne, są tam jakieś mazaiki, jest ołówek zostawiony, ale w druku to wszystko świetnie wygląda właśnie w takim offsecie. Jeżeli chodzi o ten mój pierwszy zin, bo tam zgapiłem jedną sprawę i zignorowałem, bo drukowałem to online oczywiście, gdzieś tam wysłałem do drukarni, zdaje się, gdzieś na Mazurach. Mam błękity na jednej historii, cała historia jest zbłękicowiona, co tak naprawdę dodaje pewnego waloru tej historii, także też ten przypadek mnie bardzo cieszy. Dobra, dzięki ci bardzo. Słuchajcie, bo mnie tutaj już goście upominają, że jeszcze śląskiego nie było, a za chwilę będzie, także czekajcie, bo teraz się Kasia rozkręci, zacznie gadać po śląsku i żaden nic nie będzie rozumiał. Także słyszałam, żeście nie są ze Śląska, ale ja teraz będę gadać po śląsku. Dziękuję. Dobra, wiecie co, będzie teraz taki test, taki quiz mały na rozluźnienie atmosfery. Znaczy już nie ma co rozluźniać atmosfery, bo będę myślę, spoko. Słuchajcie, dobra, ja mam tutaj kilka słówek za podą, nie będę gadać całymi zdaniami, bo mogłoby być krucho, ja i tak nie godzę tak rychtyk po śląsku, jak teraz się tak rozwiją, bo jakby go dali tych po śląsku, to mogłoby być w ogóle krucho, ale dobra, ja zapodam jakiś wyraz, a wy tam wiecie, tak jak w szkole, ręka do góry, kiedy zgadnie pierwszy, dostaje ode mnie serduszko. Dobra, nie no, myślę, że wy też czekacie, bo już tam żeście mi w komentarzach pisali, kaj ten śląski, już je 56 minut, a nie ma śląskiego, także dobra, jademy z tym koksem i słuchajcie, i oczekam na wasze odpowiedzi, także zgadujcie też śmiało, chyba że jesteście ze Śląska, to się nie liczy i nie używać translatera, powtarzam to jeszcze raz, bo ja wiem, że niekiedy oszukujecie. Dobra, już godą. Słuchajcie, pierwszy wyraz, aplauzyna. Kiery wie ręka do góry. Dajesz, Marcin. Dżem. Ale jesteś blisko, bo to coś z owocem. Aplauzyna to jest pomarańcza. Ty gdzieś się ale z dziełem się no. Dobrze. I oczywiście tutaj nie doczekam na wasze komentarze, także jedziecie tutaj, bo żeście są teraz cicho. Ja nie wiem, albo żeście chlapali też gorzoła i teraz leżycie. To tak pewnie je. Dobra, jedę dalej. Słuchajcie, co to je bebok? Wysilić wyobraźnię. Słuchajcie, z czym wam się bebok kojarzy? A wy tam co tak cicho siedzicie w tych komentarzach, jedźcie. Co, Aga? To dajesz teraz ty. Brzuchem, ale to nie wiem, czy dobre skojarzenie. Słuchajcie, brzuch to je po śląsku bas, a bebok to jest coś strasznego, jakiś duch, upiór, coś, co mogłoby być przerażające. Tutaj żaden nie zgodnył, ja nie wiem, no godam ci, za mało Miller, Milsia, żeście dziś upili i nie wiecie nic z tego śląskiego, same pały by poleciały, serio, nie? Dobra, jademy dalej. Co to je borok? Agnieszka, z dołu dajesz teraz ty kreatywną jakąś odpowiedź tutaj. Nie mam bladego pojęcia. Ja niby po sąsiedzku ze Śląskiem, ale nie umiem śląskiego. Kurczę, i widzisz, wyjedziesz za granicę na Śląsk i żaden cię nie będzie rozumiał. Nie, dobra, to ja wam powiem. Chyba, że kiedyś wie. Wie kiedyś, co to je? Co to je ten borok? Mi się kojarzy z workiem. Z workiem, o, to nie, worek nie. Ale borok to jest taka osoba, taka jakoś ciapa, nie wiem jak to powiedzieć, oferma, ofiara losu. Ty, borok. Komuś wypada mikrofon z ucha na przykład. To jak góra. Ja, to jest borok właśnie, no. To już borok, taki pieruński borok, to już inaczej nie idzie powiedzieć na mnie, nie, ale dobra. Jademy dalej jeszcze, zrobimy. Teraz będzie łatwo. Uwaga, ciapka pusta. Agnieszka, to dajesz, jak już się meldujesz. Co to jest ciapka pusta? Ciapka pusta. Kapusta? No kapusta to chyba wiesz, co to je. I no teraz pytanie, co to je ta ciapka pusta? Kiszona? Nie, to jest zasmażano. O, tak by to było, nie? Zasmażano się to po polsku nazywa.
Dobra, a teraz takie bardzo popularne też danie na Śląsku może, co to jest krupniuk? Jak już my są przy żarciu, no to jademy dalej, nie? Wiecie, co to jest krupniuk? To się pewnie inaczej u was nazywa, no ale obejrzymy. Krupnik? No właśnie brzmi jak krupnik. To jest czysto mylony. Nie, nie, krupnik to jest chyba zupa w ogóle, nie? Pewnie dżem. Nie, dobra, ja wam powiem. Krupniuk to jest po polsku kaszanka. Jest takie coś, nie? Bo ja to mam zawsze problem w ogóle z polskim. I oni kiedy jak pisze książka, to pisze i nagle się przyłapia, kurde, mi tu śląski wchodzi, nie? I je po śląsku jeda. Także zdarzy się czasami. Na live też mi się czasami zdarzyło przeunaczyć i jada po śląsku. Ale dobra, je krupniuk i co? I to je właśnie ta kaszanka. No, dobre to je, jak jest dobrze zrobione. Bo jak nie ma dobrze zrobione, to też nie lubię. Ale okej, dobra, ostatnie słowo wam zajada tutaj jakieś łatwe. Co to je glaca? Albo lukier, albo łyse czoło. Głowa? No popatrz, ale z łysi, no wierzeć blisko, bo glaca to je łysy. Tak, jak ktoś jest łysy, to go też, ale ty masz glaca, a że ci się błyszczy ta łyb. Ja, dobra, nie, ja już więcej nie godzę tutaj. Żeście też zgadywali, ja tam później wam wezmę, serduszka powstawiam i co? Nie, no dobra, nie jedziemy już dalej. Bardzo się cieszę w ogóle, że byliście tutaj z nami do końca. Mam nadzieję, że wam się śląski quiz podobał, chociaż troszeczkę. Taka tradycja, no trzeba się przyzwyczaić. Byliście u Wyciska, pogadaliście trochę po śląsku, możecie powiedzieć, że umicie już trochę. Dobra, dobra, ja już kończę. Słuchajcie, jakby wam się chciało tam zerknąć potem na te komentarze, to mi by było bardzo miło i naszym gościom pewnie też, bo nie wiem, czy coś przeoczyłam, starałam się wszystko tak zerkać i mniej więcej takie pytania też zadawać, jakie nasi tutaj widzowie nam dawali, ale jakby mi się coś przeoczyło, a mielibyście chwileczkę, to zerknijcie koniecznie i możecie odpisać śmiało. Słuchajcie, ja później ten filmik jak zwykle dam też na YouTube kanał mój i podlinkuję wszystkie social media naszych gości, żebyście mogli śmiało tam do nich łatwo trafić. Także jeśli jesteście autorem, szukacie kogoś, kto fajnie rysuje, to tutaj polecam. Dwie Agnieszki i Marcin są zajebiści. Nie wolno przeklinać na wizji. To było po śląsku. To było po śląsku, to się nie liczy. Nie, dobra, już jedziemy teraz, już jedziemy z wizji, bo słuchajcie, Kasia się później rozkolęce zawsze na sam koniec, już po tym śląskim, to już później jest nieładnie, nie, trzeba kończyć. Jeszcze raz wam serdecznie dziękuję i wam, moim kochanym gościom. Proszę, możecie się też pożegnać na sam koniec, pozwalam wam. Dziękujemy pięknie, pozdrawiamy wszystkich serdecznie. Za udział. Ja również bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie, życzę przyjemnej niedzieli. No, chlapnijcie sobie coś na wieczór, fajnie będzie, pośpiewajcie sobie, ja. Dobra, nie no, idę już. Cześć, cześć i do następnej niedzieli. Pa. Pa. Hej.